W ostatnim odcinku pokazywałem Wam, jak sfleszować płytkę Wi-Fi do flipera, a w tym pokażę Wam, jak ją używać. Po pierwsze musicie mieć apkę na fliperze. Można ją wgrać np. instalując customowe oprogramowanie np. Rogue Master lub Unleashed. Z instalacji Rogue Master już wcześniej robiłem poradnik, także tam Was odsyłam, a z tego drugiego oprogramowania na szybko pokażę Wam, jak to zrobić. Jest to banalnie proste. Wchodzimy na stronkę GitHub z tego oprogramowania i klikamy wydania na dole. Wchodzimy w ten link, podłączamy flipera. Na górze zaznaczamy, żeby nam zainstalował wszystkie apki. I instalujemy system. Teraz wystarczy poczekać do końca instalacji. Dobra, to teraz czas podłączyć Wi-Fi DevBoard. Aby odpalić apkę Moroadera, wchodzimy w menu i wybieramy aplikację. Następnie GPIO i teraz Wi-Fi Marauder. Zdarza się, że na tym etapie może się coś zaciąć. Wtedy zrestartujcie po prostu flipera skrótem lewa strzałka i przycisk cofania. Przejdźmy sobie na szybko przez te ustawienia. Pierwsza opcja to po prostu logi programu. Możemy podejrzeć, co tam się dzieje. Druga opcja to skanowanie access pointów, czyli wykrywa nam sieci w okolicy. Możemy dodać SSID, możemy wyświetlić listę sieci w postaci access pointów albo jako SSID. Dalej możemy wybrać jakąś sieć w celu testów. Następnie jest menu ataków, deautentykacja, probe i recrawl. Kolejne to beacon spam i tutaj kilka możliwości spamu. No i sniffowanie, czyli podglądanie pakietów. No i tyle w sumie z tych ważnych funkcji. Czas na testy i prezentację ataków. Zaczynamy od skanowania sieci. Na ekranie pojawiają się sieci, jakie wykrywa flipper w okolicy. Mamy tutaj podstawowe informacje typu zasięg, BSSID, nazwa. Aby to jakoś ładniej podsumować, wchodzimy na listę. I tutaj ważna kwestia. Musimy zapamiętać numerek sieci, którą chcemy testować. Moja sieć to 11, ona ma numerek 2. Dlatego teraz musimy ją sobie wybrać w opcji Select. Jak cofniemy się na listę, to widzicie, że ma napis, że jest wybrana, czyli wszystko OK. Przechodzimy do pierwszego ataku, czyli do deautentykacji. Wystarczy kliknąć i od razu rozpoczyna się atak. Jak widzicie, wywala mnie z sieci i komputer nie umie się ponownie podłączyć. Atak probe działa na zasadzie zmylenia urządzeń wokół. To będzie ciekawe pokazać i może opisać jakoś ogólnie w osobnym odcinku przy użyciu Wi-Fi Pineapple. Bo to właśnie tam ten atak będzie fajnie widoczny. No a Rickroll to po prostu tworzenie sieci z użyciem słów popularnej piosenki. Opcja Beacon działa na bardzo podobnej zasadzie, ale tutaj spamujemy losowymi znakami. Opcja Sniff to po prostu łapanie pakietów, jakie latają w tle. Może się to przydać w celu analizy. Te pakiety potem można wrzucić na przykład do Wiresharka. A na końcu mamy już takie podstawowe funkcje typu Update. I to wszystko, jeżeli chodzi o Moroadera. Płytkę Wi-Fi można programować dowolnie. Może znacie jakieś ciekawe rozwiązania, które mógłbym omówić w kolejnym odcinku. Podzielcie się w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pozdrawiam, Krystian.